A co ty tam robisz? Siedzę se, opalam się. Kopię sobie ten zamek w piasku. Złotówkę. 2 złote, czy to razem 3 i 5, 8 zł. Ja już swoje znalazłem, a jak ty byś miał wykrywać metali, co chciałbyś znaleźć? Napisz mi to w komentarzu. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Witamy Was z nadmorskiej miejscowości Stegna. Dotarliśmy tutaj, żeby sobie pomieszkać w naszym busie, poodpoczywać, ale też poprowadzić poszukiwania z wykrywaczem metali. Dzisiaj chcieliśmy na początku naszego filmu pozdrowić Stasia i Jasia z miejscowości Snopek. Dobrze tak mówię? Jest, także pozdrawiamy Stasiu i Jasiu. Pozdrawiamy. Z miejscowości Snopek. Naszą nową serię Ku Przygodzie rozpoczęliśmy wyjazdem do Krynicy Morskiej i do miejscowości Piaski. Stamtąd wróciliśmy do domu, żeby zrobić kilka zabiegów związanych z naprawą auta i też z przygotowaniem się właśnie do kolejnych wyjazdów. Wymieniliśmy opony na nowe, bo trzeba było to zrobić ze względów bezpieczeństwa. A także podczas powrotu naszego do domu wymieniliśmy w środku tą część ze stoliczkiem, także mamy stoliczek ze sobą. Wmontowaliśmy na tą chwilę siedzenie, bo trochę zajmuje miejsca. Także chyba to będzie wszystko z wymiany, z takich najważniejszych zmian w aucie. No i zostały jeszcze chyba profesjonalne firanki, ale to z czasem. A co się wydarzyło podczas naszych wyjazdów? Oczywiście możecie obejrzeć to na naszym kanale. Tutaj macie link do tych filmów. A co tak usilnie zakładasz na szybę? Na molnie te same firanki dziadowskie. No ale musimy się zabezpieczyć, żeby nikt nam nie zaglądał i żeby nam słoneczko rano nie wyżało w ten, bo jeszcze się przemęczymy troszkę z tymi firankami. Już mam zakupione nowe, tylko jeszcze nie mam pomysłu, jak je zaczepić. Ewelinka sobie dzisiaj wymyśliła romantyczny wyjazd i wieczór. Chcę, żeby było tutaj jak? Klimatycznie. A gdzie mamy Hanię, powiedz jeszcze naszym widzom. Hania spędza czas, świetnie się bawi u mojej mamusi. U babci. Rozkładamy łóżko. Tradycyjnie przed wyjściem na plażę. Niesamowity komfort, jak się ma takie łóżko rozkładane w busie. Wcześniej, jak widzieliście, rzeźbiliśmy z taką dostawką. Teraz to jest prawdziwy raj, o, że tak powiem. I łóżko rozłożone. Już za chwileczkę, już za momencik rozpoczniemy najlepszą część dnia, czyli poszukiwania. O, jak się nawet zgraliśmy, także. Ale zobaczcie to sami, gdzie będziemy prowadzić te poszukiwania. Sporo osób dzisiaj na plaży, jest wczesne popołudnie, ale nadal wiele osób korzysta z promieni słonecznych, no i oczywiście wdycha jodu. A my zobaczymy, co uda nam się tutaj znaleźć. Trwają przygotowywania. Trzeba wszystko sprawdzić, ustawić i ruszać. Ale powiem Wam, że ubrałam się w te spodnie, bo tak chłodno tam było. A tutaj jest naprawdę gorąco. Mega. Moją uwagę przykuły te dwie skarpetki, podszedłem, no bo jak są skarpetki, to ktoś siedział i jest pewny sygnał. Zaraz zobaczymy, co to jest. A, tu jest. Także są skarpetki i są sygnały. A, odsłoniła się tutaj już ta złotówka, zobaczcie sami. Także
Wiadomo było, że ktoś tu siedział. Nie tylko zostawił skarpetki, ale też złotówkę. W sumie tak średnio trochę, bo przeszłam bardzo, bardzo długą drogę i znalazłam tylko albo aż 20 groszy, ale podeszłam sobie do tej budki tam, gdzie sprzedają jedzenie i piwko. No i znalazłam, nawet nie wiem ile jest, bo nie spojrzałam, znalazłam rachunek i moneta zawinięta w rachunek. Zaraz zobaczymy, co kupowali. No to rozpakujemy i zobaczymy, co tutaj w tym paragonie jest. Jest piątaczek. Jest piątaczek i zaraz zobaczymy, co oni tam sobie zakupili. Zaraz zobaczymy. Pamiątki razy 15. 15 zł. I 5 zł reszty. Dali 20 zł. Także jest 5 zł. Z paragonem. Ale kiedy ja chodziłam ostatni raz po tym zawale kręgosłupowym? Ja nie wiem, kiedy chodziłaś. Chwila przerwy, wymiana... Spostrzeżeń. O, tego mi brakowało. Ogólnie jest fajnie. Tylko nadal jeszcze dużo ludzi, także musimy poczekać, żeby nam się uluźniło. Zobaczcie, tam z tyłu jest jeszcze dużo plażowiczów, także tam nie możemy wchodzić. Natomiast, jak sami już widzieliście, trochę moniaków jest, trochę kapsli. Tak średnio, ja bym powiedziała. No i bardziej nastawienie, że za chwilę coś może być więcej, co nie? Tak, ja czekam na to. Czekam. Słuchaj, to się nie czeka, to trzeba wziąć wykrywacz i chodzić, a nie czekać. Samo nie przyjdzie. No ale chodzę i co? No i tak, tak troszkę średnio, moim zdaniem. Nie wiem jak twoim. Potwierdzam, ale nie zaprzeczam. Aha, no i tak. Także działamy dalej. Gdzieś mi tutaj spadł ten sygnał, tu go podebrałem. Co to będzie? 2 złote, ale widać, że nie jest to zeszło, znaczy nie tegoroczne, tylko zeszłoroczne, bo jest przybrudzone. Zaraz podejmę próbę trochę oczyszczenia, tradycyjnie piaskiem. O, i schodzi, widać. Także zeszłoroczne. Sypię monetą jak nic. Sygnał nawet dosyć ciekawy. Już nie będę taka, schylę się po niego. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Może użyję mojego magicznego propeltera. Sygnał ciekawy, ale nie mogę go namierzyć. O, gdzieś tutaj. I jest. Jest 2. Jest 2 złote. Zawsze jak znajdę monetę, to obchodzę dookoła. I tym razem też tak zrobię. Tu coś. Ale taki dziwny ten dźwięk. Coś dziwnego. Nie wiem, coś jakby mi wycinało. O, tu musi być. I jest. I jest złotóweczka. Ale czemu mi tak wykrywacz się zachowywał? Nie ma tu nic. Pewnie mam ustawione na wycinanie złotówek, bo ja same piątaki bym chciała zbierać. Złotóweczka na szczęście. A, ha, zobaczcie jak w pionie sobie ustała moneta. Już ją wam wyciągam i pokazuję. 5 zł, także jest piątak. I tu jeszcze
były kolejne. Za chwilę sprawdzimy, co to tu jest. Jest to tu. Nie, jednak to tutaj miałem. A. I złotówka. Natomiast gdzieś ja tutaj sobie przysypałem tego piątaka, żeby nie było, że... A tu jest, czyli mam 6 zł i jeszcze tu jest jakiś sygnał. Gdzieś mi uciekł. A tu spadł. A tu jest dwójka. Czyli razem mamy złotówkę. 2 złote, to razem 3 i 5, 8 zł. Ja już swoje znalazłem, a jak ty byś miał wykrywacz metali, co chciałbyś znaleźć? Napisz mi to w komentarzu. Dzisiejsze poszukiwania nawet udane, ale niestety musimy kończyć. Bijamy do busa, żeby coś zjeść. No i trochę, odpocząć, bo ciężki dzień był przed nami, także chwila odpoczynku i relaksu. No i oczywiście zachód słońca przed nami. Także wbijamy do busa. Dzisiaj na nockę zostajemy tutaj sami, nie ma nikogo. Jesteśmy sami wśród tych drzew i praktycznie 100 metrów od morza. Ła. O, jak tu ciepło. Zaraz sobie jakąś kolację zrobimy i idziemy dalej nad morze. Tym razem posiedzieć sobie, a nie szukać. O, jak romantycznie, dziwasku. W związku z tym, że mamy romantyczny wyjazd, to musi być także romantyczna kolacja. I na tą romantyczną kolację spójrzcie, co przygotowałam. Konserwę z krakusa. Sałatka warzywna z kukurydzą, której Krzysiu nie lubi, ale później mu wydubię. Serek almette. Pomidorki. No i oczywiście ser, ale nie mam żadnej kiełbasy. Coś się pomyśli. Sałatka warzywna. Wszystko by było dobrze, żeby nie ta kukurydza w tych sałatkach, bo tak naprawdę mówiąc, to nie wiem, po co to jest dodawane. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład nie przepadam za kukurydzą w sałatce, bo ona mi psuje smak, ale nie wypada dla mnie odmówić ten wieczorny, romantyczny wieczór tego pysznego dania. A ja na kolację zjem sobie białą kiełbaskę i chrupiący chlebek. Nawet dobra. Smacznego. Tak na szybkiego pojedliśmy trochę. Zamykamy busa i spadamy nad morze. A ty co jeszcze dojadasz? Po mnie sałatkę. Twoją ulubioną sałatkę z kukurydzą. A. Ostatecznie zdecydowaliśmy się zrobić live'ika z nadmorza. Taki spontan, żeby też nawiązać kontakt z wami, z widzami, poprzez właśnie te live na żywo. To jest nasz pierwszy live, który też oczywiście zapiszemy i będziecie mogli obejrzeć. Live z nadmorza w momencie, kiedy słońce chyli się ku zachodowi. Taki typowy romantyczny akcent, tak jak nawiązała do tego dzisiejszego wyjazdu Ewelinka. My zaczynamy już live'a, a później wracamy do busa. Ewelinka prowadzi tak rozmowę z widzami, a tutaj zachód słońca się zbliża. Jako wakacje. Zobaczcie, jaki jest klimat i atmosfera. W takim jesteśmy miejscu. Krzysiu nagrywa dla was urywek do filmiku. O, ale już czuję tu plecach chłód. My już prawie gotowi do spania. Klimat zrobiony, prawie że przebrani. No, ten klimat jest tutaj niepowtarzalny, także jest doświetlone nasze łóżko. No i to pozwoli nam w
w takim mocnym nastroju romantycznym. Jak już ciągniemy to ten dzień w klimacie takim romantycznym, to niech tak zostanie do końca. Spędzić oczywiście wieczór i noc. Tymczasem będziemy się z Wami żegnać i do zobaczenia rano. Witam Was w kolejnym dniu. Nocka niezbyt spokojna. Mocno wiało, przechodziła burza. Deszcz walił nam po busie niesamowicie. Ewelinka mocno się bała, natomiast przetrwaliśmy nockę. Ewelinka jeszcze śpi, natomiast ja idę zobaczyć nad morze, bo jest duża fala. Słychać szum tych fal. Zobaczymy, co tam się dzieje i zdecydujemy, co dalej będziemy robić. Dzisiaj wstęgnie niezbyt wysoka temperatura, 16-17 stopni w ciągu dnia. Fala się rozbujała. Myślę, że dzisiaj zbyt dużo ludzi na plaży nie będzie. Ktoś tam spaceruje, jakieś tam grupki już widzę, rozkładają koce, natomiast jest mocno wietrznie. Zajrzyjmy sobie jeszcze z drugiej strony plaży. Wstęgnie. Pięknie, słonecznie, a zaraz Wam jeszcze coś pokażę. Nie ten brud, nie ten syf, tylko kto rano wstaje, ten jeszcze kasę dostaje. Przy takiej o ławeczce ktoś tutaj siedział i pewnie mu z portków wypadło. Jeszcze zejdziemy sobie na plażę, żeby podejść pod samą wodę. Posłuchacie szumu fal, który wygrywa Morze Bałtyckie. A któż to się obudził? Ja. Patrzcie, nie ma ciebie. Nad morzem byłem. Już się zestresowałam, ubieram buty, chciałam wiedzieć po ciebie. A tak serio to idę się. Wyspałaś się? Spałabym dalej, tylko Julka do mnie zadzwoniła. O Jezu, jak mi dobrze było. Naprawdę super. Jak miało być niedobrze, zobaczcie, jakie my mamy tutaj luksusy, śpiwory, poduszki. Nawet jak luksusowo? Luksusowo, tak jest. Fajnie się spało, fajnie. Poranna toaleta musi być. Ale zobaczcie, co mi się w podróży stało. To stereczko mi pękło. Smutno mi. Moje oczy mówią, że jeszcze by pospały. Tak mi się wydaje. Ale głowa mówi, Ewelina, wstawaj. A w międzyczasie już mamy przygotowane nasze stanowisko, gdzie po raz kolejny nadajemy na żywo i śniadanko. Co dzisiaj na śniadanie? Do mnie mówisz? Tak. Aha, co na śniadanie? Na śniadanie standardowo ser, masło, pomidorki, konserwa, serek almette, kiełbaski, także ja i chleb. To najważniejsze. O. I tak się fajnie bawimy. Nie dość, że możemy sobie razem pojeździć, to też z Wami poprowadzić rozmowy na live'iki. Jesteśmy przygotowani teraz na maksa, bo i przede wszystkim mamy baterię, która nam podtrzymuje moc i daje prąd. I to jest najbardziej istotne w tych naszych wyjazdach. Bo są biwaki, to i są konserwy, ale ta jest tak zmurowana, że ciężko ją w jakiś sposób było otworzyć. O, że jest konserwa, ale ile galaretki w niej? A ja lubię galaretkę. Zobacz, ile tej galarety tu jest. A jak pachnie, żebyście wiedzieli. Do tego kawałek pomidorka. Z gałązki, z biedry. I smacznego.
dotarli do nas znajomi, przygotowują już sprzęt na poszukiwania. Pitrek, wchodzisz do wody dzisiaj? Tak, dzisiaj wejdę bez pianki, bez woderów, jest cieplutko, woda ma 30 stopni. 30 stopni. Także są wykrywacze, są sita, łopaty, zaraz idziemy na plażę. Obiady wam w głowie, teraz idziemy nad morze poszukiwać, a nie. Najpierw trzeba ten wydatek energetyczny wrzucić, wyrzucić siebie, żeby potem coś jeść. My już. Dalej wesoło niech popłynie grom pitcher. I radosna pieśń nam towarzyszy, bo za chwilę wejdziemy z wykrywaczami metali na plażę prowadzić poszukiwania. Wszystkim humory dopisują, każdy liczy, że coś znajdzie. A jak to będzie, za chwilę się okaże. Bardzo, o, chociaż może znowu jest bardzo mało. Dużo poszukiwaczy chodziło, więc może wyczyścili. Chyba że jeździła tutaj taka maszyna, co czyści plażę, i może z tego względu jest tak cicho. O, tu jest. Juhu, kolejny kacelek do kolekcji. Najpierw znalazłem zrywkę, a tuż obok kolejny sygnał i to już jest 2 złote. Jak Pitrek? Jest dobrze. Szukamy 15 minut, max 20. Było trochę kapsli, ale już jest złoto i srebro. To jest najważniejsze. Kurde, bo wiecie, słyszałem, że dużo pogubili i faktycznie. Zobaczcie, jest złoto, srebro. Widzicie, nawet jakieś minerały zielone, także... Opasało się dzisiaj. Tu jest jakiś sygnał. Jest już, o! Wyskoczyło z koszyka, zobaczcie. Złotówka. Przy tych leżakach. Także nie jest dzisiaj rewelacyjnie, ale też nie jest najgorzej. Także trzeba się cieszyć z każdego sygnału. Taką spineczkę znalazłam, ciekawą, nie wiem, to chyba niedźwiedź, który maluje jakiś tam obrazek. Na pewno była to jakaś spinka, bo ma z tyłu takie coś jak gwóźdź, no do przypinania. Zobaczcie, jaki fajny pomysł zrobienia takiego baru z kontenerów, które jeżdżą na samochodach. W wcześniejszych filmach możecie zobaczyć, jak te kontenery tutaj stały, a teraz zobaczcie, jest cała kompleksowa zabudowa zrobiona, w środku jest bardzo fajnie, trwała konstrukcja stalowa, mega to wygląda. Jak ktoś będzie w stegnie, będzie mógł to zobaczyć. Tutaj mam sygnał. Zaraz sprawdzimy, co to jest. Co to jest? To nie tutaj. Zaraz to sobie tutaj znajdziemy. Coś mi się tutaj wykrywa. Podbierzemy to siteczkiem. Jest coś tutaj, trzęsie się w koszyku, a to jest 20 groszy. Tutaj przy tych stolikach, zobaczcie, z drugiej strony tej wiaty barowej. Jeszcze. Tam przed chwilą taką dziurę wykąpaliśmy i znaleźliśmy hacela, takiego gwoździka. Dawaj. A generalnie coś znalazłeś? 3 grosze. Sukces! Ale pędzi na 30 cm. I naprawdę taki sygnał fajny i ten, kopaliśmy bardzo głęboko. Tu masz. No to sam wiesz. Jako chłopcy, przyjemnie. Może to skarb życia będzie twój. Samochód sobie kupisz, mieszkanie. Tak. 2 grosze. Marzenie taty, że nie będzie dokładał się, nie?
Spójrzcie, jaką dziurę wykopałam, a tak szczerze to nie ja ją wykopałam, tylko ktoś. Wpadłam w tą dziurę, zasygnałem, bo był i zobaczcie, co udało mi się znaleźć. Jak widzicie, ten grosz nawet się opłacało tutaj wpaść, potem jeden grosik. Także na szczęście. Kończymy już poszukiwania na plaży w Stegnie. Ogólnie słabo znaleźliśmy morze. Ja z Ewelinką przez dwa dni około 15 zł. Stąd decyzja, zmieniamy plaży i jedziemy do Przebrna. Tam jest ponoć ciekawa, bogatsza plaża. Więcej jest na tą chwilę turystów niż w Stegnie. Po prostu jedziemy to sprawdzić. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. A wiesz, że będziemy promem płynąć? Nie wiem. No, serio? Przy takim wietrze zobacz, jak będzie bujało busa. Nie, ja to nie. Ja będę żygać. Spójrzcie na tą zabytkową Skodę, która stoi koło naszego Flintstona. Piękne, oryginalne auto. Ale chodź, zobacz, jaka tu ciekawostka. Zdjęcia tego auta. Jak wyglądało? A gdzie ten pomnik? Gdzie to jest? Było coś mi to znajome. Zaraz spojrzę, bo z tej strony nie widzę. Wyposażenie też klimatyczne, także fajnie się prezentuje. Tym bardziej, że oryginalny kamuflaż. Kamuflaż, mówię, oryginalny kolor. Nawet można zobaczyć tutaj przez szybkę, jak tutaj wygląda to wszystko. Mega, mega pozazdrościć komuś. A jeszcze od przodu wam pokażę, jak wygląda ten samochodzik. O. Także piękny okaz. Piękny okaz Skoda. Zamieniamy się? Proszę. I zakończyliśmy poszukiwania w Stegnie. Ostatecznie podjęliśmy decyzję, że wybieramy się na wyspę Sobieszewską, w spokojne miejsce z widokiem na Zatokę Gdańską. Tam będziemy prowadzić poszukiwania i co przeżyliśmy, co tam się wydarzyło, zobaczycie już w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, aby być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał, zostawcie taktyczny like i oczywiście też komentarz. Będzie nam miło. No i co? Do zobaczenia w następnym odcinku. Odkrywca Historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.